Polacy dalej się zastanawiają, jak to jest możliwe, że ceny w Polsce, szanowni państwo, już dawno są wyższe w takich krajach jak Hiszpania. Szanowni państwo, Polacy się dalej zastanawiają, jak to jest możliwe, że Polakom zagraniczne korporacje mogą płacić dwa razy mniej, ale już dawno sprzedają nam większość produktów żywnościowych i nie tylko drożej lub w tej samej cenie, mimo tego, że Polak na rękę zarabia dwa razy mniej niż przykładowy Hiszpan. Szanowni państwo, Polacy się zastanawiają, jak to jest możliwe, że nam się wciska takie rzeczy, że dzisiaj, proszę zobaczyć, w Olsztynie dzisiaj mamy, szanowni państwo, minus 1 w nocy, jutro minus 3, minus 8, pojutrze szaleństwo, minus 5, pojutrze w nocy drastyczne rachunki za gaz nas będą wynosić. A myślicie, że Olsztyn to daleko wysunięte miasto i dlatego jest ta drogo? Nie, szanowni państwo, proszę zobaczyć, znaczy się tak zimno? Nie, proszę zobaczyć. W Białymstoku jest jeszcze zimniej. Dzisiaj minus 2, jutro minus 3, a pojutrze minus 8, a pojutrze rekordowe minus 9. Szanowni państwo, proszę sobie wyobrazić, jakie rachunki za gaz, jakie rachunki za prąd będą przychodziły na Mazurach, w Białymstoku i Olsztynie, zresztą w znacznej części Polski, bo nawet w Gdańsku jest dzisiaj zimno i będzie zimno coraz bardziej zimniej. Dzisiaj mamy 1, jutro 0, pojutrze minus 3, minus 2. Taka jest temperatura dalej w Gdańsku, więc Polacy się zastanawiają, jak to jest możliwe, że nam się wciska kity, że w Polsce jest coraz lepiej, mimo tego, że ludzie muszą płacić 1500, 2000, 2500 zł za ogrzewanie swoich domów, za ogrzewanie swoich nieruchomości, a dodatkowo wpaja się nam, że gonimy podobno Zachód, szanowni państwo, gonimy Zachód i że u nas już się dużo zarabia, a finalnie to w Hiszpanii się zarabia dalej dwa razy więcej na rękę, szanowni państwo, w takich sklepach jak Alcampo, czyli odpowiednik Auchan w Polsce, to jest generalnie część Auchan, Alcampo w Hiszpanii się nazywa, w Polsce nazywa się Auchan, prawda, tam trzeba płacić co najmniej, mniej więcej, dwa razy więcej na rękę, aniżeli w Polsce w Auchan, szanowni państwo, ale ceny, ale Alcampo sprzedaje tam znaczną część produktów znacznie taniej niż w Polsce, lub w tej samej cenie, lub ewentualnie co niektóre u nas są produkty tańsze. Szanowni państwo, za tym pokazuję, jaka jest ciężka sytuacja, jaka jest różnica. Widzimy, bo na przykład w takim miejscu jak to Teneryfa, szanowni państwo, teraz widzimy Puerto de la Cruz, tutaj widzimy, szanowni państwo, plażę w Puerto de la Cruz. Jak to jest, że w takim miejscu, tak przepięknym miejscu, można powiedzieć w raju, na Wyspach Kanaryjskich, w Hiszpanii, w Unii Europejskiej, trzeba płacić dwa razy więcej, szanowni państwo, w wynagrodzeniach, ale ceny w tamtych marketach są takie same, a nawet niższe, proszę zobaczyć, dodatkowo przepiękna pogoda, dzisiaj 26 stopni w dzień, 19 w nocy, 28 jutro w dzień, 22 w nocy, 28 pojutrze, 20 w nocy, więc widzimy, że nie trzeba ogrzewania, szanowni państwo, na Teneryfie, a zarabia się tam minimalną dwa razy więcej, a większość produktów już jest dawno tańsza niż w Polsce, lub w tej samej cenie, lub ewentualnie troszeczkę droższa. B. Widzimy tutaj, jak jest, szanowni państwo, cieplutko, 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 nie trzeba gazu, prawda, nieruchomości są 2-3 razy tańsze, a dodatkowo nie trzeba gazu, proszę zobaczyć, dzisiaj 26 stopni, jutro 28, szanowni państwo, 26, no gdzie tam trzeba ogrzewać nieruchomości, nie trzeba na to zarabiać, wynajem tańszy, nieruchomości tańsze, kredyty tańsze, jedzenie tańsze, dwa razy więcej się zarabia, szanowni państwo, proszę zobaczyć, a u nas w Gdańsku dzisiaj jednak już pojutrze w Białymstoku minus 8, szanowni państwo, w Olsztynie minus 8, a pojutrze, szanowni państwo, w Białymstoku minus 9, czyli ogrzanie 200-metrowego domu gazem lub elektrycznością będzie kosztowało około 100-150, a nawet do 200 zł dziennie, zależy od tego, jak mamy dobrze ocieplony dom, jak mocno chcemy go ogrzać i w zależności od tego, jak jest dużo. Oczywiście małe klitki nie kosztują aż tyle, ale ludzie się skarżą, płacą po 1000 zł za ogrzewanie małych mieszkań, szanowni państwo, 40-45-metrowych klitek. No ale przejdźmy do meritum, szanowni państwo, przejdźmy do meritum, co dzisiaj sprawdzimy. Wiemy, że euro się umocniło, zachwyt, kwik, że euro się umocniło do 4,39, tutaj szaleństwo, szanowni państwo, euro się, znaczy osłabiło do polskiego złotego, 4,39 to już nie 5 zł, bo widzimy, czy to oznacza, szanowni państwo, że to oznacza, że nasza żywność nominowana w
euro będzie coraz droższa, prawda? Bo tutaj, gdy euro kosztowało 5 złotych, to i dzisiaj spadło do 4,38, prawda? To im, jeżeli cena złotówkowa się nie zmienia, to tym w euro ta żywność jest droższa. Jeżeli złotówka jest tania, tym żywność w euro jest tańsza, prawda? Im złotówka jest droższa, tym my więcej możemy kupić za granicą, im złotówka jest tańsza, tym ktoś może więcej kupić u nas. Jednak im złotówka jest droższa, tym my drożej płacimy w eurasach za nasze produkty. Jednak przechodźmy, szanowni państwo, do puenty. Już koniec jest ziemniaczanego. Jeszcze chciałbym wam pokazać nasz piękny Olsztyn. To jest piękny Olsztyn. Mamy piękne te miasta, no ale jest zimno, gaz jest drogi. Cudowny nasz kochany, piękny Olsztyn, malowniczy położony, przepiękny. Proszę zobaczyć cudo natury, prawda? Mazury, cudo natury, proszę zobaczyć, jak tam cudownie, jak tam pięknie, jak tam fajnie, jak tam ładnie, no aż po prostu zapiera dech w piersiach. No ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj mówimy o cenach, nie mówimy o piękności, bo szanowni państwo, nasze Mazury i piękne, inaczej piękne niż Teneryfa, inaczej piękny, szanowni państwo, Gdańsk niż Santa Cruz de Tenerife, inaczej piękny Olsztyn czy Białystok, aniżeli Las Palmas de Gran Canaria, no ale mówimy dzisiaj, to są dwie inne piękności, szanowni państwo, po prostu dwie inne piękności. Mówimy teraz o kosztach, szanowni państwo, mówimy o kosztach. Proszę zobaczyć, a jeżeli chodzi o koszty, no to u nas jest zimniutko, bardzo drogo, do tego dwa razy mniej, szanowni państwo, się płaci w Polsce, licząc w euro po zawalonym kursie. No i zobaczmy w takim razie, czy pod koniec sezonu coś, co już wcześniej sprawdzaliśmy, już jest w Polsce tanie. A co musi być w Polsce tanie, szanowni państwo? Co w naszym ziemniaczanym kraju musi być tanie? No pewnie, że ziemniaki. Więc zobaczmy, wiemy, że ziemniaki były mniej więcej w tej samej cenie w Hiszpanii, szanowni państwo, w Alcampo, w porównaniu do Auchan, czyli właściwie to jest Auchan i to jest Auchan, tylko Alcampo jest częścią Auchan, ale sprzedaje produkty Auchan. To tak jakby Auchan, bo jest wielkim konglomeratem Auchan, wiecie, ja to wszystko robię dla celów takich, żeby tu nie pomylić, żeby się nikt do mnie nie przyczepił. No, tu jest znaczek Auchan i tu jest znaczek Auchan, no to Auchan, prawda? Prawdopodobnie. I proszę zobaczyć, jakie są ceny w takim razie w Hiszpanii. Czy tyle samo zapłacimy w Hiszpanii, w której trzeba płacić pracownikowi dwa razy więcej, nie trzeba gazu, nieruchomości są trzy razy tańsze, ogrzanie tych nieruchomości, kredyty są trzy razy tańsze. W ogóle wszystko już jest tańsze, szanowni państwo, lżejsze i tak dalej. Zobaczmy, po ile są ziemniaki. No mamy, już są czyste ziemniaki w Auchan, w Alcampo hiszpańskim. Proszę zobaczyć, 0,85 per kilo. A 0,85 euro per kilo. Dzisiaj euro mamy 4,39, prawda? To jest dalej drogie euro. To już nie jest 4,90 czy 4,60, ale to jest dalej drogie euro. 4,39, przepraszam, 0,85 razy 4,39, szanowni państwo, to oznacza, że umyte ziemniaki w Hiszpanii, najtańsze w Alcampo, kosztują 3,73. Poszukajmy w takim razie innych ziemniaczków. Innych ziemniaczków nie ma. Wcześniej przecież było tak dużo ziemniaków nam wyskoczyło. O, tu są jeszcze jakieś ziemniaczki. Mamy 86 centów, czyli, ale jakie ładne, prawda? 86, 2,29 to droższe, to 86, czyli najtańsze mamy po 85 centów, ale umyte, sprawdzajmy umyte, bo wtedy widzimy, czy są parchate. Tak to się mówi, prawda, w co niektórych częściach, nie wiem jak się mówi na ziemniaki, wiecie, takie z takimi brzydkimi rzeczami, które trzeba wycinać, prawda, których nie można ugotować, raczej w skórze i trzeba je wycinać, żeby były dobre. No dzisiaj nie mamy jakiegoś dużego wyboru, nie wyskoczyło nam za dużo ziemniaków, wyskoczyły nam chipsy, my byśmy chcieli zwykłe ziemniaczki, szanowni państwo, my byśmy chcieli zwykłe ziemniaczki, proszę bardzo, nie no, same chipsy, Hiszpanie jedzą chipsy, żrą chipsy na potęgę, widzimy. Proszę zobaczyć, w takim razie jedziemy. Dobra, najtańsze ziemniaki umyte w Hiszpanii mamy po 85 centów, czyli 3,73 po dzisiejszym kursie, 3,73, tak? 3,73. W takim razie do, reszta jest jakichś takich droższych, na przykład mamy 1,93, to jest aż 8 zł za kilo, prawda, 2,29, lekko ponad 8 zł za kilo, jakieś w ogóle baniatos,
ekologikos. Aha, czyli ekologiczne. Patatas, już pamiętam, szanowni państwo, dzisiaj nie sprawdzałem patatas, bo ja już pamiętam patatas, razem z wami się uczył hiszpańskiego, ziemniaki to papatas. Patatas. Tak więc, szanowni państwo, sprawdźmy, po ile są ziemniaki w Auchan naszym polskim. Proszę, zobaczmy, cenimy twoje zdanie, wypełnij ankietę, a nie wypełnię, za darmo nic nie wypełnię. Proszę bardzo, a u nas po ile są? Proszę bardzo, tanie ziemniaki po złoty 49 za kilo, tylko to są brudne. Szanowni państwo, byłem w Auchan ostatnio i one są bardzo, bardzo brudne i dużo z nich trzeba obierać, one nie są umyte i dużo trzeba wycinać i dużo jest zgniłych, prawda? Więc pamiętajmy, że jeżeli kupujemy, musimy porównywać przede wszystkim ziemniak tak, że porównujemy ziemniak myty z ziemniakiem mytym, prawda? Bo ziemniaki niemyte mają to w sobie, że trzeba je umyć, prawda? I dużo ludzi ziemniaki, na przykład wiecie, za granicą ziemniaki się je nieobrane, ziemniaki się je z obierkami. U nas to by była zgroza, jakbyś człowiekowi podał ziemniaki z obierkami, a za granicą ziemniaki się je po prostu z obierkami, prawda? Bo ziemniaki się gotuje w mundurkach, prawda? Tylko że właśnie dlatego się sprzedaje też i myte ziemniaki, prawda? Dlaczego się je w mundurkach? Bo w mundurkach są po prostu, szanowni państwo, smaczniejsze, nawet duże ziemniaki, prawda? Nawet się potem one są po prostu smaczniejsze. Dlatego się kupuje myte. I tutaj widzimy, a jak się kupuje takie brudne, ja już to zauważyłem, chodzę po tych, czy w innych sklepach, czy w Auchan, no te brudne bardzo często są takie małe i takie kiepskiej jakości, widać jakieś takie gorsze, przebrane są. Przebrane, idźcie zobaczyć sobie do Auchan i to tak zazwyczaj jest tak, że w Auchan jest tak, że te właśnie ziemniaki, one są, to jest bardzo tanio, bo to nie jest 3,73, ale ja mówię od razu, bo ja nie chcę tego porównywać, ja chcę porównywać umyte ziemniaki, które widzimy, że nie są parchate, że są czyste, że skóra się nadaje, że nie trzeba dużo wycinać, a jak trzeba wycinać, to sobie wycinasz, prawda? Widzicie, więc pizzę też można sprzedawać zamrożoną, a nie zamrożoną, prawda? I to taka jest różnica, prawda? Że te umyte to taka pizza jakby od razu serwowana, a takie brudne jakby była zamrożona. Czyli jeżeli chodzi o te za złoty 49 za kilo, to jest tanie, bo to jest 3 razy taniej. To jest, szanowni państwo, 3 razy taniej niż w Hiszpanii, więcej niż 3 razy taniej. To jest o 300% taniej niż w Hiszpanii, tylko pamiętajmy, że ten ziemniak to nie to samo, co ten ziemniak, prawda? Bo ten ziemniak kosztuje 3,75, czyli dokładnie, szanowni państwo, 85 centów na dzisiejsze. Bo wyszło nam, że kilogram ziemniaków, szanowni państwo, w Alcampo, w hiszpańskim Auchan, części Auchan, kosztują 3,73, przykurs się 4,39, licząc 0,85 w euro, przepraszam, w nie funcie, euro przy 85 centów, prawda? No i widzimy, że tu jest ziemniak myty tyle samo, dosłownie kropka w kropkę kosztuje, co w Alcampo hiszpańskim. 3,75. Szokujące. Jedźmy dalej. Dobra, czyli tutaj mamy tanio. W kraju ziemniaczanym tanio, tylko że pamiętajmy, brudne, kiepskiej jakości, trzeba umyć i wieczorem już ich nie ma. A jak ktoś idzie po wieczorem wybierać ziemniaki i te po złoty 50 z Auchan, no to fuj, prawda? Bo tam same małe pozostawały zgniłe i niedobre. No ale jeżeli ktoś się wybierze, sobie je przebiera i tak dalej, no to tam sobie nauzbiera, prawda? No tutaj mamy też po 3,20, ale trzeba od razu 5 kilo kupić, więc o 50 groszy tańsze, ale też brudne, widzimy, też brudne. Czyste ziemniaki kosztują tyle samo. Tutaj mamy też brudne ziemniaki szczotkowane, czyli nawet niemyte, prawda? Po 2,30, czyli prawie 80, dwa razy prawie taniej, prawda? Prawie dwa razy taniej, no 50% taniej, prawda? Czyli prawie dwa razy. Ale też brudne. Też brudne, czyli szukamy, szanowni państwo, czystych ziemniaczków. No widzimy tutaj czyste ziemniaczki. O, też 3,75, najtańsze czyste ziemniaki do gotowania, widzicie? No, ziemniaki do gotowania, bo to ziemniaki są i do gotowania, i do smażenia, i do pieczenia, i do rzucania, prawda? Pewnie dobrego ziemniaka. Tu widzimy po 4,75, no czyli my te najtańsze ziemniaki w Auchan są w cenie hiszpańskich, czyli cena się nie zmienia, mimo tego, że polska złotówka się umocniła. Cena ziemniaka, szanowni państwo, w Auchan polskim jest taka sama umytego, co w hiszpańskim. Można kupić brudne ziemniaki po złoty 50, a nie 3,75 jak w Hiszpanii, tylko to są brudne ziemniaki, trzeba przyjść z rana, szanowni państwo, i wybrać najlepsze, tylko trzeba je potem umyć, prawda?
Tak więc jest szansa na złapanie szympansa. Mamy tanie ziemniaki, lecz brudne i trzeba wybierać, bo jak nie wybierzecie, to będą parchate i brzydkie, prawda? Tak więc są tańsze ziemniaki w Auchan naszym niż w Alcampo, ale są to ziemniaki innej klasy, bo jeżeli byśmy chcieli odpowiednik takich samych ziemniaków kupić jak w Auchan, prawda, czyli znaczy w Alcampo hiszpańskim, to proszę zobaczyć, no to w takim razie no to tyle samo kosztuje, a brudnych tam po prostu widzimy, nie sprzedają brudnych po prostu Hiszpanom, nie? Hiszpanom brudnych ziemniaków się nie sprzedaje. To nam się sprzedaje brudne ziemniaki tylko, bo my to lubimy obierać ziemniaki i myć. My w ogóle, wiecie, nie myjemy ziemniaków, my od razu obieramy i tam je wrzucamy, połowa tych ziemniaków idzie na stratę, prawda? Niektórzy to w ogóle tną na kwadraciki te ziemniaki, zamiast obierać. Są maszynki do obierania. No ale generalnie ja jestem fanem mytych ziemniaków. Było to kiedyś u nas dziwne, bo kiedyś wiadomo, się nie kupuje myte ziemniaki. Wiecie, to tak dopiero wchodzi do Polski, prawda? A co dopiero podać człowiekowi ziemniaka z obierką, to by na ciebie nakrzyczał. A obierka zdrowa, chyba że jest faszerowana masowo pestycydami. A to właśnie może się dziać, szanowni państwo, w Polsce. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, zapraszam do klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do obejrzenia tego filmu, który pokazał się na ekranach państwa monitorów. Pozdrawiam i do usłyszenia.